Dzień dobry Państwu. Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zwykle w kooperacji z Fundacją Wspomagania Wsi mamy dla Państwa parę przekazów o rzeczach aktualnych, bardzo istotnych dla gmin z obszarami wiejskimi i zarazem jej mieszkańców. Chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć o kwestii, którą wszyscy obserwujemy, z którą wszyscy mamy do czynienia i nie za bardzo czasem wiemy, na czym całość polega. Mianowicie chodzi mi o Narodowy Program Usuwania Azbestu z Przestrzeni Publicznej. Azbest, jak wiadomo, mocno rakotwórczy w każdej swojej postaci. Wciąż zalega na wielu, wielu naszych dachach, jak również stanowi elementy konstrukcyjne budynków, szczególnie na obszarach wiejskich. Jest to element zaszłości, przede wszystkim takiej, że kiedyś na rynku materiałów budowlanych, po prostu innych pokryć powszechnie dachowych nie było, a ponieważ było to sprzedawane przez sieci państwowych jednostek handlowych, przeto każdy uważał, że jest to materiał odpowiedni, z nim się żadne elementy niebezpieczne nie wiążą i poza tym był to praktycznie jedyny materiał dostępny wówczas na rynku. I skutkiem tego, szczególnie w latach 60. i 70., te nasze połacie dachowe na obszarach wiejskich zostały właśnie tym materiałem pokryte. Później okazało się, że azbest jako taki stanowi bardzo duże zagrożenie, jest rakotwórczy. W związku z tym powinniśmy po pierwsze na tamte czasy zminimalizować jego użycie, a później narodził się rządowy program w sprawie usuwania azbestu i założono, że do roku 2032 ten azbest powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. Jak jest, to każdy z nas widzi. Wystarczy się rozglądnąć wokół swoich domostw, czy też się przejechać przez obojętnie jaką wieś w jakiejkolwiek części kraju i zobaczymy, że w dalszym ciągu tego azbestu jest bardzo dużo. Niedawno w rozmowie w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu z Ministerstwem Klimatu, na nasz wniosek zresztą, ocenialiśmy funkcjonowanie tegoż programu i stroną informacyjną ze strony rządu był także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele centrali przekazali informacje odnośnie różnego rodzaju środków wsparcia na te programy, odnośnie dostępności źródeł finansowania i tak dalej, i tak dalej. My natomiast nie bez powodu żeśmy wywołali ten temat, ponieważ jeżeli w takim tempie byśmy usuwali azbest, no to okaże się, że perspektywa roku 2032 w ogóle nie wchodzi w rachubę, natomiast możemy rozmawiać o mniej więcej roku 2060 i latach kolejnych. W wielu przypadkach, w poprzednich latach, Związek Gmin wskazywał na albo brak wsparcia procesu usuwania azbestu w ramach wojewódzkich funduszy gospodarki ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również w zakresie odpowiednich stymulatorów na poziomie krajowym. Te środki były często przywracane w takiej czy innej formule, no i przystępowaliśmy ponownie do realizacji tegoż programu. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę w imieniu właśnie tych, którzy po części odpowiadają za ten proces, że my dofinansowujemy wyłącznie kwestię utylizacji azbestu i ona się obecnie w zakresie cenowym
obraca w granicach mniej więcej 450 do 650 zł od tony, w zależności od położenia w kraju. Natomiast zupełnie nie wspieramy pokrycia zamiennego dachu, z których ten azbest jest usuwany. W związku z tym z jednej strony jest małe zainteresowanie tych, którzy byliby w jakiś sposób zobowiązani do likwidacji pokryć dachowych, azbestowych, a z drugiej strony ta zachęta w tej postaci jest po prostu bardzo minimalna, wręcz szczątkowa i ona jako taka decyduje właśnie o tym, że jest taki, a nie inny poziom. Zwróciliśmy się zatem po wysłuchaniu strony rządowej z paroma wnioskami. Po pierwsze, przy przyznawaniu puli dostępności dla poszczególnych gmin środków na usuwanie azbestu brany jest pod uwagę tak zwany czynnik G, to jest dotychczas powszechnie stosowany wskaźnik określający zamożność gminy. Niemniej jednak na przestrzeni lat ten czynnik G zaczął być inaczej traktowany, niezupełnie on odzwierciedlał stan finansów publicznych w danej gminie, konkretnie poziom jej zamożności, dlatego że inaczej wyglądało to, czy wygląda w gminach o dużej gęstości zaludnienia, tam gdzie przybywa mieszkańców i tak dalej, a zupełnie inaczej wygląda to w gminach o zabudowie rozproszonej, gdzie jeszcze maleje populacja mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje? No bo jeżeli mamy gminę na przykład o wielkości 1/3 terytorium Warszawy, którą zamieszkuje 5-6 tysięcy mieszkańców, poziom rozproszenia jest bardzo duży, to z jednej strony liczba mieszkańców określa właśnie ten wskaźnik G, bo on jest liczony na głowę mieszkańca, a z drugiej strony mamy do czynienia z rosnącymi kosztami wszelakimi związanymi z jakąkolwiek domeną usług publicznych, bo wszystko jest od razu droższe. Są dalsze trasy do przejechania, jest duża odległość do różnego rodzaju jednostek obsługujących mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym zwróciliśmy się z prośbą o uwzględnienie innych czynników pomiarowych w zakresie dystrybucji środków. Prosiliśmy także o to, żeby uwzględnić inne metody zachęty, jak również współfinansowanie w ramach różnych innych podobnych przedsięwzięć. Mianowicie teraz w obronie tak zwanego czystego powietrza, różnych zabiegów, mamy do czynienia z programem termomodernizacyjnym budynków, zarówno tych, które stanowią własność indywidualną, spółdzielczą, czy też komunalną, samorządową. I otóż ten program przewiduje docieplenie ścian, wymianę stolarki, źródła ciepła i tak dalej, i tak dalej. Tylko zapomniano w nim między innymi o przykryciach dachów, o dociepleniu stropodachów, a między innymi w tym procesie można by było także przewidzieć, że te budynki, które są pokryte właśnie azbestem w postaci eternitu, mogłyby być tym programem objęte i mogłoby to przyspieszyć tempo usuwania tego azbestu. Chcielibyśmy także wprowadzić zupełnie inne mechanizmy zachęt, które by obejmowały, co, o czym już mówiłem wcześniej, nie tylko utylizację samego azbestu, ale także wymianę na inne nowoczesne pokrycia dachowe. Chcielibyśmy w końcu przy tym programie usuwania azbestu jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że gminy nie mają obecnie wsparcia bezpośredniego różnych procesów w zakresie ochrony środowiska. Mówię tutaj o gminnych funduszach ochrony środowiska, które zostały zlikwidowane i dzisiaj oczywiście gminy mogą z racji swoich powinności ustawowych uchwalać specjalne programy wspomagające procesy na poziomie wojewódzkim czy centralnym,
Niemniej jednak, gdyby był gminny fundusz ochrony środowiska, byłoby to zupełnie prościej i łatwiej. Czekamy teraz na reakcję strony rządowej, na refleksje w zakresie przekazanych przez nas uwag. Niebawem ponownie do tego wrócimy. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z wiceprezesem Narodowego Funduszu i mam nadzieję, że zaszczepiliśmy pewnego rodzaju kwestie związane z potrzebą reorientacji i rewizji programu kiedyś uchwalonego i dostosowania go do obecnych warunków. Druga sprawa, o której chciałem Państwu powiedzieć, to jest sprawa finansów. Finansów samorządowych. Jest w tym bardzo dużo kłopotów, dlatego że z jednej strony celebrujemy cały czas w roku bieżącym okres 30-lecia odrodzenia polskiego samorządu. To świętowanie nie wyszło nam najlepiej, dlatego że koronawirus pokrzyżował nam wspaniałe plany, projekty w tym zakresie. Niemniej jednak historia jest historią, czas się toczy dalej i warto pewnego rodzaju refleksje wysuwać, jeśli chodzi o ocenę okresu minionego, jak również o to, co nas czeka w przyszłości. I chcielibyśmy, zresztą marzyliśmy, mówiliśmy o tym, jak obchodziliśmy 25-lecie samorządu, że ustawa o samorządzie gminnym, w ogóle filozofia samorządności powinna być zrewidowana, ponieważ wiele się zadziało. W tym okresie, co jest bardzo istotne, przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, która to Unia Europejska nadała zupełnie inny impet, inny wymiar także rozwoju obszarów wiejskich. W niektórych momentach ruszyliśmy, popularnie mówiąc, z kopyta, ale cały szereg dziedzin jest jeszcze wymagających pilnej interwencji. Ale sama samorządność w sobie także wymaga rewizji, dlatego że chcielibyśmy, aby organy stanowiące naszych rad, czyli rady gminy, naszych ustrojów samorządowych, bardziej oscylowały w kierunku prawodawstwa miejscowego, bardziej się zajmowały strategiami, bardziej myślały o koncepcji funkcjonalnej i więzi ze społeczeństwem, a mniej, żeby na barki rad było zrzuconych bardzo takich dziwnych niekiedy wymogów formalnych, gdzie radni, można użyć tutaj słowa w cudzysłowie, są przymuszani do podejmowania uchwał bardzo nieistotnych, które odwracają uwagę od życia codziennego, jak również które zamulają jakby system deliberowania nad sprawami najistotniejszymi. Chcielibyśmy porozmawiać o kwestii zbudowania służby cywilnej samorządowej. Chcielibyśmy w końcu porozmawiać także uczciwie i racjonalnie na temat ograniczenia kadencji sprawowania, znaczy możliwości sprawowania władzy przez organy wykonawcze pochodzące z wyboru, dlatego że tutaj nastąpiła bardzo duża wyrwa w zakresie systemu, jak również w ogóle funkcjonowania gmin, bo dwie kadencje, wszyscy wiemy, jest to za mało. W drugiej kadencji trudno jest pobudzić różnymi impulsami aktywność sprawujących władzę ze względu na po prostu brak ich jakby zainteresowania odnośnie kontynuacji, bo ona prawnie jest niemożliwa. Ale jest to temat na zupełnie inne nasze spotkanie. Natomiast w tym kontekście chciałbym powiedzieć, że zamiast tutaj tych reform samorządowych mamy do czynienia z procesem recentralizacji państwa i coraz to bardziej, coraz to głębiej państwo wkracza w nasze struktury. Coraz więcej spraw jest regulowanych nie na dole, ale na poziomie centralnym i samorząd powoli, jeżeli będziemy mieć do czynienia z takim trendem, będzie coraz bardziej fasadowy i przypominał
ludziom o podobnym statusie wieku, jak ja mam, dawne terenowe organy administracji państwowej. Z częścią władzy lokalnej nierozerwalnie związane są finanse i do tego zmierzam. Mianowicie samorządy od wielu już lat są pozbawiane przy różnych procesach prawnych swoich wpływów, czyli umniejszane są ich autentyczne możliwości reakcji na załatwianie spraw na dole, jak również na organizowanie coraz lepszej jakości usług publicznych. Jak wiecie Państwo, mamy bardzo duże problemy z finansowaniem oświaty, na którą coraz więcej dokładamy. Małe gminy, praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, finansują istnienie samych siebie, oświaty i paru jeszcze innych elementów. Nie mają pieniędzy na rozwój i tych pieniędzy wydaje się, że jest coraz mniej. W rok bieżący, biorąc pod uwagę ocenę roku ubiegłego, weszliśmy absolutnie z planowanym umniejszeniem dochodów własnych na poziomie około 9 miliardów złotych. Miało to związek przede wszystkim z takimi elementami jak z obniżeniem stawki podatku PIT, ze zwolnieniami ustawowymi i innymi ulgami przynależnymi. Strona rządowa tłumaczy, że w tym samym czasie samorządy zwiększyły swój stan posiadania i zwiększyły swoje dochody. Tak, to prawda, ale to zwiększenie polega przede wszystkim na tym, że przyjęliśmy do swoich budżetów tak zwane transfery socjalne. Od przynajmniej najbardziej popularny program 500+ jest obsługiwany przez gminy, przez ich budżety. Tak nawiasem mówiąc, za pieniądze coraz mniejsze w tym zakresie co do całości środków. Dzisiaj część ta socjalna budżetów gminnych, część socjalna, która jest programem centralnym, zajmuje coraz więcej miejsca. I ubolewaliśmy na początku roku, że taki mamy start. Do tego nałożyły się problemy z koronawirusem, z potrzebą niesienia pomocy dla różnego rodzaju przedsięwzięć lokalnych, dla przedsiębiorców, ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych. Została mocno zaniżona co do potrzeb subwencja oświatowa i oto ku naszemu zdumieniu ponowne rozwiązania prawne mają w swoim celu umniejszenie naszych dochodów własnych i zmniejszenie mocy wykonawczej gmin, a tym samym realizowanie przez te gminy zadań najważniejszych. W okresie pandemii wszystko robiliśmy, aby zatrzymać inwestycje. To się działo kosztem ograniczenia wydatków bieżących. Zahamowano wszelkiego rodzaju podwyżki płac, wzrost zatrudnienia, etc., etc. Natomiast obecnie w Sejmie jest procedowany projekt ustawy, on ma bardzo złożoną nazwę, ale między innymi zasadza się on na niesieniu pomocy dla przedsiębiorców, to jest bardzo dobre. Zakłada powiększenie dla tak zwanych ryczałtowców, którzy dzisiaj płacili podatek od dochodów osobistych PIT na rzecz podatku zryczałtowanego dochodowego. Ta skala powiększenia jest bardzo duża, bo zwiększa ona tą pulę od 250 tysięcy euro, jak dzisiaj jest, do 2 milionów euro. I efektem tego jest wyliczone przez stronę rządową, już nie przez stronę samorządową, ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14 miliardów w ciągu 10 lat, a więc wychodzi średnio po 1 400 000 000 rocznie, przy czym dla gmin z obszarami wiejskimi jest to około 500 milionów rocznie. To jest przeogromna kwota. I co jest tutaj istotne? Dotychczas było tak, jak były różnego rodzaju ulgi ustawowe, to z reguły rząd się dzielił skutkami ze stroną samorządową, bo rzeczywiście te różne obniżenia miały wpływ i na dochody jednostek samorządu terytorialnego, ale także na dochody budżetu centralnego. A tu sytuacja jest zupełnie inna.
bo oto samorządy tracą 14 miliardów, a strona rządowa zyskuje na tym procederze 15 miliardów w części podatku dochodowego zamiast podatku tego personalnego PIT, przy czym trzeba zauważyć, że samorząd nie partycypuje w dochodach ogólnych z tego tytułu. Zatem jest to daleki od wszelkiej sprawiedliwości, nie tylko sprawiedliwości społecznej, i my będziemy domagać się rekompensaty. Jutro jest posiedzenie odpowiedniej Komisji Finansów, Sejmowej Komisji Finansów, i tam przedstawimy nasze stanowisko w tym zakresie, domagając się jednoznacznie określenia poziomu rekompensat, jak również, jeżeli to nie przyniesie efektów, będziemy wnioskować do prezydenta o zawetowanie tej ustawy, bo ona jest niezgodna zarówno z ustawą zasadniczą, jak również z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Jeżeli nie przyniesie to skutku, solidarnie wszystkie poziomy samorządów, a więc samorząd gminny, w tym miejski, powiatowy i wojewódzki, po prostu będziemy te rozwiązania skarżyć w Trybunale Konstytucyjnym, nie oceniając zupełnie tutaj, czy ma to sens, czy nie. Chodzi po prostu o przyzwoitość i chodzi o zachowanie się takie, które należy do statutowych obowiązków każdej korporacji samorządowej. Myślę także, że ta ustawa w jakimś sensie jest bardzo ważna także dla Fundacji Wspomagania, dlatego że wraz z umniejszaniem budżetów gminnych umniejsza się siłę zarówno samej gminy, jak i wszystkich jej podmiotów składowych, także NGO-sów w zakresie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie programów miękkich, jak i tych twardych, inwestycyjnych. Tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego spotkania. Do widzenia.